Hej, z tej strony IndiePlayerka i RimWorld 18 odcinek. Zobaczmy, co tu robią, co tu się dzieje. Świat. Dań. A, ty wracasz, okej. Jak tak, to tak. Nie czuję jeszcze przywiązania do tych postaci. Adam i reszta to jednak było coś. Ojejku. Nieźle zaczynamy odcinek. I jeszcze ma granaty. Dobra. Natychmiast zaczynają najazd, to ty chyba staniesz tu. Tak jest. Te dziadostwa ci będą zasłaniać, ale trudno. Miejmy nadzieję, że wejdzie w coś. Nie. Szkoda. Obronisz się? Idzie rzucać. Dobra, strzał w głowę. Teraz ciebie. Tu, tu, tu. Niech sobie rzuci. Nieźle. Teraz uwięź. Tylko jakbyś mogła w to nie wchodzić. Nie wiem, czy jesteś wystarczająco inteligentna. Nie. Być może jakby to... Nie, nie chcemy wydobywać czaszki. Gdzie tego kogoś położyłaś, Pablo? Ślamazara, tłuszczliwość, delikatność. Coś tam umie. Mężczyzna w końcu. Nie ma co oprawić, okej. Okay. Jej, jedzenie będzie. W końcu. Przenoszenie priorytetyzuj. Dawaj, dawaj. A, nie mamy z tego. To jest rozbłysk. Trudno. Ten nam trochę dał tu jedzenia, więc chociaż tyle. Rozładowuj. No co czekasz? Co tu mamy? Dobra, resztę sobie trzymaj. Co ci jest? Nikt cię nie wyleczył. Okej. Okay. Ulecz go nawet, użyj tego. Konwertuj. Już nie ma śmiertelnej choroby, nie przesadzajcie. No już, niedługo może. Chodź mu posprzątaj. Jest chyba czyściej. Tak jest. Tym też posprzątaj. Tam tu nie jeżeli. Puma, no puma musi być, no nic z niej poradzę. Jeszcze ugotuj. Trochę masz z czego, więc na kilka posiłków wystarczy.
no to już, proszę. Pernika nie jest do jedzenia. To jest na podróż, ale już go tak mało, że w sumie... Dobra, trzeba ich trochę pozabijać. Za szczurami, zającami nikt nie będzie tęsknił. Indyczkę możemy przyjąć. Osły. Zaciupać. Przykro mi, ale... Tak trzeba. Kto u nas jest streserem? Jedno i drugie. Kto ucieka? Walka wręcz. No to ty musisz. Oż ty, panie. On umie walczyć wręcz. Powalił mnie. Wręcz ty uciekasz. Naprawdę będziesz teraz tu dziurę? Uratuj. Który to jest? Co umiałeś? No szkoda. 27-letnia kobieta. Nie masz szans nic z nim zrobić. Nie to. Trzeba w niego strzelać. A to jest naprawdę bardzo kiepskie miejsce na cele. Dla niewolników i dla niewolników tego proszę przełożyć. Czemu takim dobrym? Czemu tego nie zmieniłam? Ciekawe ile... No już nie mamy tych najdroższych, więc ja już tutaj poszło na tych... To za... No. Cóż za niedopatrzenie. Jak tam ten ryż? Wolno. Już zaraz będzie zima. Przyszedłbyś do nas, przydałbyś nam się. Możesz już chodzić? To weź sobie broń. Masakra. A nawet już ją lubisz. Albo cię uratowała.
Teraz nie mogą się dorobić szpitala. Będziesz badaczem. Ty też będziesz kucharzem, trudno. Jakby się udało. Nie, nie, nie. Gotuj po prostu. Uda się, to się uda. Jak nie, no to ich potrujesz. Nic nowego. To ma po prostu, widzę plastry w każdym miejscu. Za mało żywności. Opraw to, póki jest z czego. No tu mamy wyjście. Marmur chyba. Najgorzej, że nie mam tego moda. Dobra, po kolei. Nie, zaczniemy od tego, co jest najbardziej łatwopalne i gdzie mamy wartościowe rzeczy. Nie wiem, czy jest sens, żebyście tu sadziły, jak już jest minus. Ogoszczenie przyjaciela. Kogoś tam gość aż przez 25 dni. Ralf, piękno, zwinność, 16 lat. Coś tam umie. Dawaj. Przychodź. Gdzieś tam będziesz. Mile widziano. Masz posadzące ryżu. Nic nie poradzimy. Czemu nie masz dobrych ubrań? Co ci się podarło? Zróbmy trzy koszulki, trzy spodnie. Dobra. Wiem, że nie mam żywności. Musicie być treserami teraz, przykro mi. Ja mam dalej niedźwiedzia? A co się stało? Aha, tam zniknął. Pamiętam. Teraz to jest priorytetem, więc... Aha, poszliście strzyc. Dobrze, może być i tak. Coś tam może złapiecie.
ale ile mleka wydoili? Za jednym razem. Jak znałam, żeby był budowniczym? Nie. Po prostu stwierdził, że będzie. Okej. Okay. No tak, bo ty nie możesz być za bardzo. W sumie bądź tym budowniczym bardziej. Mleka pełno. Jeszcze zaraz jak skończę, trzeba jechać do galerii. Bo nadal trwają. U mnie dzisiaj jest czwartek. Więc jutro mam te urodziny, o których mówiłam pewnie dla was. To będzie jakiś tydzień temu. Trzydziestka psia psi i muszę kupić prezent jeszcze. Ostatnią rzecz mi brakuje, więc muszę iść do galerii. Najgorzej. O, nie uratujemy już. Też już nie ogarniemy na nic. Tak czasem musi być. To jest zimno, co? Już się grzeje. Jeszcze chodź, pohandlujesz, jak już przyszli. Co macie? Paremika zawsze się przyda. Wszystko wam sprzedamy. Tak myślę. Au, wstecz. To nie. Coś by dobrał od was. Okej, niech będzie. Podaruję wam te. Śmiało. Rekrutuj go. Teraz już się powinno udać. A, bo to teraz stop zostało przełamane, to jeszcze go muszą przekonać. Jak tobie idzie? Ktoś też w miarę. O, i teraz zrobimy ścianę z marmuru.
Ty poszłaś. Oglądać chmury możesz. Jak najbardziej. Okej. Andersen, obrażaj ile możesz. Nie jest już, już. Szybko poszło. Uda się? Jej, proszę bardzo. Weźmiesz sobie jakieś strzelby nam zabrali, ale masz jeszcze tutaj jedno. Przyda się, nada. Nie, tu, ta tam. Prosty hełm. Musisz to strzelić? Wow, przyjęcie organizuje Dan. No gratulacje. Ale chodźcie na to przyjęcie, co? Idź na przyjęcie. Przyda wam się. Zobaczmy, o czym tam rozmawiacie. O ruletce. O walczeniu z diabłem. O noszeniu butów. O walczeniu. Crazy moves. Co to? Szalone jakieś muły? Graniu w pokera. O imprezach. O wolności. O ubieraniu kurtek. O przyjaznych. To jest jakieś zwierzątko? Chyba tak. O grach. O słodkich zwierzątkach. Cieszę się, że się dobrze bawicie. Ale ostatnio jakiś czas temu wasi poprzednicy rozmawiali o kalofiarze. To było można słuchać. Będzie to przenieść. Nie, tych krów jest w ciąży. Czemu mam tylko 21 srebra, a gdzie reszta? Tu część leży, okej. Szyj.
nie nasze. Rób sobie ten hełm. Przyda ci się. No uschła właśnie. Jest taka bieda, że hej. Będziemy walczyć tu o przetrwanie i latać co chwilę na zakupy. Co dacie, jedzenie? Przykro mi, ale nie dajecie jedzenia, to ja nie chcę tego. Deszczowej burzy. Przepraszam was, ale jakąś śpiączkę mam. Jakąś? Nie wiem skąd. Z przemęczenia chyba. Jeszcze macie jedzenie. Coś to resztki sobie zjecie. Tak musi czasem być. Jak tam? Idź, rozmawiaj. To za mało. Już masz w miarę ogarnięte to, panie. Bizony. Procent szansy jest, że mi oddadzą. To na razie nie. No, bo ty tu nie masz na jedynce tej tresury. A ja się dziwię. Już daj sobie spokój. Ok, niech doszyje tą parkę. Nie rozbieraj jej. Weź jej posprzątaj. Będzie dobrze przecież. I z takich sytuacji się wychodziło. W końcu to ktoś szkołę dokończył. A kto jest, kim jest pan Kotul? Pani Kotul. Kotul Kolet ocalała z apokalipsy. Kotul urodziła się w niespokojnych czasach dla jej rodzinnego świata, który zmagał się ze zmianą klimatu, masowym głodem i powodziami. Gdy dorastała, sytuacja się pogarszała, umarły miliony ludzi, a spokojne okolice zmieniły się w anarchię. Kotul i jej rodzice robili co mogli, aby przetrwać. Oprawczyni. Pracując za brutalnego dyktatora, Kotul zdobyła reputację eksperta perswazji. Każdy więzień, który trafił do lochów, opuścił je bez żadnych sekretów, a uśmiech Kotul śnił im się każdej w nocy w najgorszych koszmarach. Walka wręcz plus 6.
nie graj w szachy, bo nie macie jedzenia. Idź ogarniać. Inni sobie jakoś radzą, tylko ty, indyk, jesteś wiecznie głodny. O nie, przestań szyć. Wiecie, dlaczego ja nie mam na najwyższym? Bo właśnie, treser to przecież niemyśliwy. Zostaw koszulę. I się dziwię, że ani ta Andersen, ani... Zdolna jestem. Masakry. Dobra, coś w końcu zaczęli oprawiać. I teraz już nawet prosty posiłek, nawet jak macie to, to zrób go do 10, go zrób po prostu. Ona poszła od razu to zjeść, no trudno. Ale się najadła. Teraz już powinna... Gdzie będzie? Dobra. Wszystko wyżarli. Trzeba jednak było to dać pierwsze. Co ci, Pablo, jest? O nie, czekajcie. Człowiekiem. Nikt się nie spodziewał, ale zadziałało. O, on się cieszy, że zjadł ludzkie mięso. No to jak tak, to tak, no to przecież. Trzeba zwierzątka wypuścić. Chodź tu na chwilkę. Nie tak, nie dopuść, tylko otwórz. Idźcie, działać. Powiem wam, że tu już nie zostało za wiele zwierząt do zjedzenia. Musicie uderzyć na bizony. Trudno. Puma na nas poluje. Dan, ty nie masz nic, tak? Gdzie jesteś, Andersen? O, ty tu jesteś, to chodź też. Wiej, auć.
razie, bo zaraz ta dostanie. Przy okazji. Taka wytrwała dziadyga. Może byś się położyła, a nie konwersja. Przecież was wypuściła, możecie jeść. Czy ostatni? Ostatni. Na chwilę będzie tego jedzenia, nie? Weź coś zrób, ugotuj. Trochę. Tak, narzygała na jedzenie. Po prostu mam was dość. Zabił bizona. Idź go opraw. I już możesz wtedy iść spać. Się nie załam po drodze. Dasz radę. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Aj. Załamała się. Dobra, możesz teraz iść spać. Miałeś iść spać. Traserzy, proszę w ruch. Ich wszystkich ocalić. Jedz sobie człowieka od czasu do czasu. I już. Dążysz? Dążę. Weźcie sobie indyczka. Dobra, na dzisiaj będziemy kończyć. Za dużo się tu dzieje. Albo i właśnie za mało w sumie. Tylko walczyliśmy o przetrwanie, o jedzenie, ale już trochę go mamy. Mamy już 3 kolonistów. 4 jest w drodze, tylko musiał zmienić wiarę. Nie wiedzieć dlaczego. Ale zmieni niedługo na naszą. Dzięki wielkie, pa pa!